Od królewskich pałaców po obronne warownie, każdy z nich kryje w sobie bogatą historię i wiele tajemnic. Jeśli chcecie poznać rozmach polskiej arystokracji i poczuć klimat dawnych czasów, to koniecznie musicie zobaczyć te zamki na własne oczy. Gotowi na wspaniałą przygodę? Na początek zamek w Olesku, symbol wielkości i rozmachu polskiej szlachty. Został zbudowany na stromym wzgórzu, co sprawia, że z oddali wygląda bardzo imponująco i niemożliwie do zdobycia. Nad bramą wejściową możemy zobaczyć herby pierwszych polskich właścicieli zamku, Jana Zsienny i Jana Daniłowicza. Czy wiecie, że właśnie w tym zamku urodził się król Jan III Sobieski, pogromca Turków? Dzisiaj możecie tam zobaczyć wiele cennych eksponatów, takich jak ikony czy portrety. W położonym obok byłym klasztorze znajdują się również wielkie obrazy batalistyczne, które przedstawiają ważne dla Polski bitwy, takie jak bitwa pod Kłuszynem czy bitwa pod Chociniem. Jeśli chcecie odwiedzić zamek w Olesku, możecie tam też znaleźć kilka straganów z pamiątkami oraz lokalnymi produktami spożywczymi. Po wejściu na teren obiektu czeka na Was piękny park, gdzie można zobaczyć pozostałości po zamkowym stawie, na którym znajduje się kładka oraz niewielka altana na wodzie. To naprawdę wspaniałe miejsce, które warto zobaczyć. Znajduje się tylko 75 km od Lwowa i stanowi bardzo ważny fragment polskiej historii. Zamek w Chocimiu to niezwykle ważna twierdza w polskiej historii. Otoczony przez jary i wąwozy, znajduje się w strategicznym miejscu, na stromym brzegu rzeki Dniestr. Jego imponujące mury osiągają aż 8 metrów grubości, a ich nieregularny kształt dodaje twierdzy niepowtarzalnego charakteru. Dzisiaj ten historyczny obiekt jest stopniowo restaurowany. Na jego terenie znajduje się muzeum, gdzie możesz zobaczyć narzędzia tortur oraz stroje z byłej epoki. Twoją uwagę z pewnością zwróci rekonstrukcja studni z kołowrotem oraz baszta południowa, górująca nad załomem murów. Historia twierdzy w Chocimiu jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wiele razy wojska Rzeczypospolitej walczyły pod Chocimiem, ale na zawsze zapisały się w historii Polski dwie wielkie bitwy: Wojna Chocimska w 1621 roku oraz Listopadowa Bitwa w 1673 roku. Ta druga bitwa przyniosła największą sławę w całej Europie, ponieważ Polska odniosła zwycięstwo nad armią turecką w momencie, gdy Imperium Osmańskie stało na szczycie swojej potęgi. To miejsce to raj dla poszukiwaczy przygód i wrażeń. Zamek w Podchorcach to prawdziwe arcydzieło architektury oraz jedna z najpiękniejszych rezydencji w dawnych kresach Rzeczpospolitej. W swoich czasach był uważany za wzorzec wysokiej jakości projektowania i zdobnictwa. Pałac o cechach obronnych zlokalizowano na wysokiej skarpie nad Styrem i otoczono fosą oraz fortyfikacjami z czterema bastionami. W środku posadzki wykonane były z marmuru, a dekoracje były artystycznie opracowane. Pałac był również wypełniony bogatymi zbiorami, jednak wiele z nich zostało wywiezionych przez właścicieli w czasie I i II wojny światowej, a najcenniejsze eksponaty trafiły aż do Brazylii. Niestety, po II wojnie światowej pałac został poważnie zniszczony. Władze sowieckie zamieniły go w szpital, a później pożar zniszczył wnętrza i doprowadził cały budynek do ruiny. Dzisiaj pałac wpisany jest na listę World Monuments Watch, jako jeden z najcenniejszych zabytków na świecie, zagrożonych zniszczeniem. Jeśli więc kiedykolwiek będziesz miał możliwość odwiedzić Lwów, nie przegap okazji, aby zobaczyć ten niezwykły zabytek. Znajduje się zaledwie 100 km na wschód od Lwowa. Zamek w Trokach. To prawdziwa chluba Litwy. Ten gotycki zamek, jako jedyny w Europie Wschodniej, stoi na wyspie na jeziorze. Ciekawostką jest, że projektant zainspirował się gotyckimi zamkami z Mazowsza, takimi jak Borysławicze czy Łowicz. Zamek został zbudowany jako obronna siedziba w czasie, gdy Litwa była zagrożona przez zakon krzyżacki. Jednak po bitwie pod Grunwaldem, kiedy to wojska polsko-litewskie pokonały zakon, zamek stracił swoje znaczenie militarne i stał się rezydencją książąt litewskich. Obecnie na zamku można zobaczyć ekspozycje historyczne, różne znaleziska archeologiczne i artefakty. Zamek w Trokach jest świetnym miejscem na wycieczkę. Na zwiedzanie zamku powinniśmy zarezerwować przynajmniej 2 godziny, aby zobaczyć wiele interesujących sal, pokoi i pomieszczeń, takich jak komnata reprezentacyjna czy sala sądowa. Na zamek można dostać się przechodząc przez długi drewniany most.
A zimą, gdy jezioro zamarza, zamienia się ono w naturalne lodowisko, co stanowi dodatkową atrakcję dla turystów. Zamek w Wilnie. Pełnił funkcję rezydencji królów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. U stóp wzgórza w ciągu wieków wzniesiono obszerny pałac z wieloma zabudowaniami gospodarczymi. Całość obwiedziono murami obronnymi z 6 basztami i ozdobną bramą. W okresie panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta wymurowano tu wspaniałą renesansową rezydencję, wzorowaną na krakowskim Wawelu. Jego odbudowa po II wojnie światowej trwa do dzisiaj. W zamku można zobaczyć bogate zbiory sztuki, rękodzieła oraz przedmioty związane z historią. Z pozostałych do naszych czasów zabudowań należy zwrócić uwagę na częściowo renesansowy budynek starego arsenału, mieszczącego dziś ciekawe zbiory muzealne. Od lat 60. istnieje Muzeum Zamku Górnego, natomiast na szczycie baszty znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga się wspaniała panorama Wilna. Zamek w Mirze. To prawdziwa perła wśród zamków gotyckich. Zbudowany na przełomie XV i XVI wieku, był wykorzystywany do obrony przed najazdami Tatarów krymskich. Wieże o wysokości 25 metrów były nie tylko imponujące, ale również pełniły praktyczną funkcję prowadzenia ognia flankującego. Choć nie jest bardzo duży, to dzięki swoim przysadzistym wieżom i grubym murom sprawia wrażenie potężnego. Co ciekawe, zamek nie ma fosy, ale z jednej strony otacza go jeziorko, a na tyłach stoi piękny kościółek i rozległy park. Można zauważyć, że fasady zamku mają renesansowy styl, dekorowane wapiennymi zdobieniami. Zamek miał również swoją rolę w historii Polski, kiedy to Samuel Kmicic zajął go w 1660 roku w czasie wojny polsko-rosyjskiej. Postać Kmicica była inspiracją dla Henryka Sienkiewicza, autora powieści Potop. Dziś zamek w Mirze pełni wiele funkcji. W jego zespole znajduje się filia Narodowego Muzeum Sztuki Białorusi. To również piękny hotel z 14 pokojami, apartamentem prezydenckim, restauracją oraz salami konferencyjnymi. Nie ma wątpliwości, że to piękne miejsce do zwiedzania. Zamek w Nieświeżu. Otoczony wodą, został zbudowany na suchej i lekko wzniesionej wyspie, co daje mu niesamowity klimat. Podczas najazdów, most prowadzący do zamku był przesuwany w górę, by uchronić twierdzę przed wrogami. A wewnątrz znajdowały się aż 4 różne tajne wyjścia i stajnia. Służył jako obronna rezydencja Radziwiłłów, ukazując wielkość tego arystokratycznego rodu. Radziwiłłowie wybudowali go w XVI wieku i mieszkali w nim aż do II wojny światowej. Zamek ma 3 kondygnacje i wieże w narożnikach, a jego wnętrza zostały odtworzone dla turystów. Oprócz zwiedzania, można tam również posłuchać koncertów, obejrzeć wystawy czasowe i przedstawienia teatralne. A skoro już mówimy o turystach, to nie sposób nie wspomnieć o kompleksie parkowym, który zachwyca każdego odwiedzającego. Ciekawostką jest fakt, że w 1926 roku odbył się tam zjazd Józefa Piłsudskiego z polską arystokracją. Spotkanie to odbiło się szerokim echem i przyczyniło się do poparcia jego rządów. Po więcej zapraszamy do innego filmu na naszym kanale, poświęconemu temu miejscu. Jeśli spodobał Wam się ten film, to prosimy o polubienie go i subskrybowanie naszego kanału. Chcemy dostarczać Wam jak najwięcej ciekawych i wartościowych treści. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie.